dzisiejszy odcinek to będzie trochę taki z powrotu do domu. A u mnie w okolicy tak o. Miał być koniec z Anglią. Co? Dzisiaj kończę z vlogami. Dzień dobry i cześć! Witam was w kolejnym vlogu. Słuchajcie, jak wiecie z poprzedniego vloga, byłem na rozładuneczku i co się okazuje, dostałem jeszcze robotę na sam koniec. To znaczy tak, na pewno trzeba będzie jeszcze umyć naczepę, to jest pewne. Będziemy na pewno gdzieś jechać myć naczepę, bo po prostu po rybie zawsze się myje naczepę. Z tego co wiecie, w moich vlogach to już na pewno wywnioskowaliście, że na pewno będziemy cię. Ale mój kolega stoi tutaj w okolicy, pauzuje się, ma wypiętą naczepę, jadę jego naczepę rozładować w tej samej firmie, w której ja się rozładowywałem. No i zaraz będę właśnie u niego. On tutaj stoi w okolicy, na stacji benzynowej. Zabiorę od niego naczepkę i pojedziemy ją rozładować. Ale to zobaczycie za chwilę. Słuchajcie, minęło kilka chwil, a ja już naczepkę drugą mam podpiętą. Wyjeżdżamy z tej stacji. Swoją tutaj oczywiście zostawiłem koledze do pilnowania. Kurde, ciągnie się jakiś. O, on tam stoi, nie wiem czy to kamera złapie, ale taki Mercedes dwukolorowy. Czarny na dole, biały na górze. Czy to jest taka, wiecie, wersja Bieda Edition? I dlatego ma te zderzaki takie, wiecie, szare, nie białe. Jednak ciężarówka trochę lepiej wygląda, jak kolor jest zrobiona. Ja jeszcze nie mam tego, wiecie, grilla zrobionego na biało. Też nie jest jakoś tak w maksie zrobione. Te Mercedesy, które są tak porobione, wiecie, na tip-top, pokolorowane kolor, to są naprawdę fajnie wyglądają. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że strasznie na tych parkingach zaniedbali sobie śnieżyce i dużo śniegu jest. I co za tym idzie, jeżeli ktoś przyjeżdża załadowany, to ma problem z cofnięciem po prostu w rajkę, nie? Ja jeszcze tam na pusto też jakoś dałem radę, ale załadowany, jak wiesz, wiecie, z tyłu jest ciężko, naczepa jest ciężka, to ma ciężko cofnąć. Teraz podobno jak przyjadę na firmę, to mają od razu mnie wziąć, bez gadania, bez jakichś tam kombinacji alpejskich. Tylko podjeżdżam, otwierają bramę, wjeżdżam pod rampę, zdejmują towar, wracam, rozpinam naczepę, zostawiam koledze naczepę, kolega sobie tam jutro będzie ją ogarniał. No a my co, zabierzemy swoją i lecimy chyba w stronę domu. Nie wiem, jak zostanie czasu i co się wszystko porobi. Czekajcie, bo tu trzeba uważać, tu jest gdzieś śmietnik. Albo już go minąłem, albo dopiero będzie. Ale jechałem 50, także nie ma co się obawiać. Wioska fajna, powiem wam, że tutaj te domki, które... Szkoda, że nie jest widno, to bym wam pokazał, jak tutaj fajnie są te domki porobione. Niektóre są nowe, w sensie świeżo postawione i są zrobione właśnie w takim stylu, jak to kiedyś robili. Z bala, nie z bala, z jakichś takich, kurczę, obijali jakimiś płytami, jakby, nie wiem jak to nazwać, takie panele jakby. No fajnie to te domki wyglądają. Jest kilka takich, widać, że już zmęczonych życiem, ale zachowanych w takim, no, fajnym stanie. Także spoko tutaj ta miejscowość. Bielsk Podlaski to jest tam, gdzie się rozładowywuje, a tutaj I don't know, pewnie był znak. Jak był, to dobrze, a jak nie, to trzeba będzie ci poszukać na mapie. No i stoimy pod rampeczką elegancko.
Dobra, mamy po robocie. Wyjeżdżamy właśnie z firmy. Jeszcze trzeba będzie wjechać na wagę, zważyć się po rozładuneczku i jedziemy oddać koledze naczepy, zabieramy swoją i wracamy na bazę. Ktoś tam będzie musiał umyć naczepkę inny. Dzisiejszy odcinek to będzie trochę taki z powrotu do domu, że tak powiem. Nie wiem, czy już wam wspominałem, jaki jest plan odnośnie powrotu. Wracam na bazę, znaczy teraz jadę oddać tą naczepę i wracamy na bazę. Nie myjemy naczepki. Ktoś tam za nas inny to zrobi. No ale teraz kwestia pojechać, wypiąć naczepę z mojego konia kolegi naczepę, podpiąć swoją i w drogę. Jeszcze coś może zjem na stacji, bo wiem, że tutaj mają zapiekaneczki. To coś sobie zjem i będę jechał w stronę bazy. Naczepka podpięta już swoja i wracamy na bazę w końcu. Znaczy w końcu. Oczywiście termin się zbliżał do powrotu. Jakby nieuniknione, że i tak bym wrócił. Ale powiem wam, że jestem taki trochę niedosycony, jeżeli chodzi o kilometry. Chciałbym zrobić ich troszeczkę więcej. No ale nie ma co tutaj narzekać. Znaczy chciałbym zrobić ich trochę więcej. To też jest takie trochę głupie. Ale rzeczywiście te stanie, sami wiecie w poprzednich vlogach, na urzędzie celnym czy tam w tym miejscu załadunku, rzeczywiście odstaliśmy grube godziny i to one bardziej mnie zmęczyły, bo nie wiadomo co było i tak dalej, co było trzeba robić, co będzie dalej ze mną, co będzie dalej z ładunkiem, czy będziemy gdzieś jechać, czy nie będziemy gdzieś jechać, takie czekanie nie wiadomo na co, nie? Trzymaj się lewej strony. I faktycznie wychodzi tak, że o, jakiś busiarz sobie stoi pod Biedrą. W ogóle pozdrawiam całe miasto Bielsk Podlaski. Trzymaj się lewej strony. Następnie wiem, że tutaj są moi widzowie, mieszkają, bo czasami pozdrawiacie mnie z tego miasta. Także wiem, że tu jesteście. I tyle. Pozdrawiam. I słuchajcie, no i co, wracając do tego, no bardziej mnie te godziny stojące wymęczyły. I może gdybym zrobił parę tysięcy kilometrów, znaczy parę tysięcy, może z 2000 więcej, to byłbym mniej zmęczony niż po prostu, wiecie, stałem po prostu i czekałem, nie wiem na co. No i właśnie tutaj do tej drogi chciałem dojechać w stronę Zambrowa. Ciekawe, czy się już nawigacja naprawi. Nadal chcę zawracać. Kurde, ciekawe dlaczego. Tam niby w jednym miejscu była zamknięta droga, ale tam się chyba dało ją objechać w dwie strony. Nie wiem dlaczego ona tak cały czas uporczliwie ze mną walczy, a tutaj jest, kurde, z 50 km krócej. Także dlaczego miałbym z tego nie skorzystać? Tak w ogóle to jest minus 5 stopni. Kurde. Skręć w prawo, 66. Nie odpuści ta nawigacja, cały czas chcę, żebym zawrócił. Minus 5 stopni, ja pierniczę. Nie pamiętam, kiedy w Polsce ostatni raz widziałem takie mrozy. Augustowo, przez 21 km. O, naprawiła się na dobry tor. 200 km do celu, 3:49 czasu na tacho. Później niby trzeba zrobić dziewiątkę, ale my będziemy robić pauzę. 60. No kurczę, dobra, w poniedziałek pewnie będzie wyjazd. Dzisiaj jest czwartek, czyli będę miał cały piątek, całą sobotę i całą niedzielę wolno. Może trochę mało, miałem wizytę na poniedziałek umówioną. Nie rozmawiałem z podyktorem, musiałbym wziąć sobie urlop. A nie chcę za bardzo brać urlopu, bo mi trochę na nim zależy. No ale cóż, przełożyłem sobie wizytę na inny termin i w innym terminie się tam gdzieś zgłoszę. Zjechałem na jakąś drogę 681. Ona troszeczkę przecina moją drogę, którą miałem, tam jechałem 60,
szóstką, a ona tak jeszcze troszeczkę bardziej w stronę Warszawy idzie. Nawigacja ciężarowa pokazuje, że jest przejazd. Oj, sorry. Że jest przejazd, to no to ciśniemy nią. I słuchajcie, tak jadę i patrzę. Jedzie sobie taka, nie wiem, no można powiedzieć pani koło 55-60 lat rowerem przy minus 5 w taką no niemiłą pogodę. Podejrzewam, że może gdzieś tam jeszcze do pracy. I kurde, wiecie co, tak nie wiem, czy akurat ten region Polski jest taki może troszeczkę biedniejszy. Nie wiem, no może tak jest po prostu. Dużo ludzi tutaj na rowerach jeździ. Nawet w firmie, w której się rozładowywałem, był specjalny taki boks zbudowany na rowery. Mnóstwo ludzi tam pracowało i mnóstwo ludzi dojeżdżało po prostu rowerami. I mówię, kurde, jak tutaj dużo ludzi przyjeżdża rowerami. Ale rzeczywiście ta pogoda nie napawa też do takiej jazdy. I dziwię się, że ludzie decydują się jednak dojeżdżać do pracy w taką pogodę rowerem. Nie wiem, czy może te moje okolice już tak się zepsuły, że wszyscy te samochody rzeczywiście na każdym podwórku w okolicy mojej jest tak naprawdę po kilka samochodów. Mieszka gdzieś tam ojciec, matka, syn samochód, córka samochód. Każdy ma samochód, tych samochodów się robi ze cztery na podwórku. Rzeczywiście odchodzi się od rowerów i rzeczywiście u mnie, nie wiem, bardzo rzadko spotykam kogoś w młodym wieku albo w takim, no nie wiem, załóżmy średnim wieku, kogoś na rowerze jadącego do pracy. Starsze osoby tak, zazwyczaj to są osoby, które rzeczywiście nie mają prawa jazdy i muszą dojeżdżać rowerami. Tutaj podejrzewam, ta pani też nie miała prawa jazdy, dlatego jechała rowerem. Ale tak jak już wiecie, trochę mi się smutno zrobiło, jak na nią popatrzyłem, że no że kurczę, starsza osoba musi, nie ma kto jej po prostu podwieźć do tej pracy, bo u nas to też nawet jakby ktoś nie miał prawa jazdy, a wiele razy na przykład tak było, że ktoś tam nas nie ma ktoś prawa jazdy, no to się taką osobę podwozi, ktoś z rodziny zazwyczaj ma samochód i podwiezie, tak? Nikogo się by nie wysyłało w taką pogodę rowerem. Lecz rzeczywiście czasami takie osoby są też mocno uparte i twierdzą, że dadzą sobie radę, że nie potrzebują niczyjej pomocy i że tym rowerem pojadą. To nie jest do końca chyba dobre, wydaje mi się. Ale może to już jest kwestia indywidualna każdego. Ja tutaj może nie będę aż tak bardzo podważał. Ale rzeczywiście smutno mi się zrobiło, że nie ma kto tej osoby po prostu podwieźć i no wiecie, tak z tym rowerem w taką pogodę. Tam jeszcze była taka droga nieodśnieżona. Mówię, kurde, współczuję, naprawdę współczuję. No ale cóż. Może ta osoba jest szczęśliwa, że właśnie w taką pogodę może się wybrać rowerem. Są tacy ludzie, którzy pokonują pewne bariery, chociaż wątpię, żeby to była 55-letnia kobieta albo 60-letnia kobieta, która z czystej przyjemności wybrała się na rower. Ale no cóż, mam nadzieję, że dojedzie do swojego celu cała. No i mamy Warszawę, w końcu dojechaliśmy, słuchajcie, 25 km jeszcze mam do bazy, do miejsca, gdzie będę zatrzymywał swoją ciężarówkę. No i oczywiście, żeby się przedostać do swojego samochodu, bo jakby to, gdzie będzie stała ciężarówka, a tam, gdzie jest zostawiony mój samochód, to są dwie oddzielne, ale o bardzo blisko siebie lokalizacje, więc zostawię ciężarówkę, zamówię sobie Ubera, podskoczę po samochód, zabiorę samochód. No i później podjadę sobie samochodem znowu na ten parking, przepakuję się. Fuck, kurde, ale tu ludzie jeżdżą, ja cię kręcę. Tu jeszcze jest tak nierówna droga, mówię wam. A tam co tam się stało? Jakieś wypadeczki. W Warszawie generalnie wypadków to jest mnóstwo. Może nie tyle co
w tym, w Paryżu, bo rzeczywiście przez Paryż, jak sobie nawet codziennie będziecie obserwować Google Maps i skierujecie się widokiem bardzo blisko na Paryż, zobaczycie mnóstwo czerwonych dróg, które są zakorkowane, zawalone i zazwyczaj zobaczycie na tych drogach znaczek, że na tej drodze jest po prostu wypadek. No i generalnie dlatego są te korki, nie? Oczywiście też natłok ruchu. Paryż jest, no, co tu dużo gadać, tam na pewno jest tłoczno. Tyle razy przejeżdżałem przez Paryż i no, przykładowo jechałem, nie było w danym miejscu korka, ale o godzinie przykładowo, nie wiem, 8 czy 6, gdzie ludzie wszyscy jadą do pracy, cały ten ruch jakby rusza, mało tego, turyści budzą się z tych hoteli, wyjeżdżają, żeby jechać dalej albo zwiedzać, zaczynają swój dzień, każdy tam gdzieś zaczyna swój dzień w tym Paryżu, w sumie tak samo jak i w Warszawie. No i rzeczywiście w tych godzinach szczytu te... Sorry za radio. W tych godzinach szczytu rzeczywiście no nie jest za wesoło, jeżeli chodzi o przejazdy przez Paryż. Za 3 km zjedź w prawo. Chociaż przez i Warszawę również też nie jest za ciekawie. Bywa różnie. O, przed nami jakieś policaje. A mi się nie chce zwalniać za bardzo. Co oni tam robią? Mam nadzieję, że są niegroźni. Po 2 kilometrach trzymaj się lewej. Zajęli się jakąś osobówką. Także spoko. Tutaj i tak się zaraz kończy ten prawy pas, nie chce mi się zaraz znowu zmieniać. Co nie? No i znowu jest jakaś mameja, no. Już nie będę go ciężarówką wyprzedzał, bo już wyprzedziłem kilku, ale... No środkowym, żeby się wlec? Dawaj, Zdzisiu. Ciśnij tę cytrynę. Zdzisław. Dawaj tę cytrynę. O. O. No i poszedł cytryna. Cytryna nabrała mocy. Mieciu, do zobaczenia w poniedziałek. No, może we wtorek. Zobaczymy, jak będzie wyjazd. Ja już wpakowany w auto, tak jak widzicie. Ja jak zwykle wszystko wrzucę na tylne siedzenie, a później zanoszę to do domu. Dosyć sporo tego mam, bo zabieram zazwyczaj wszystko z samochodu. Nie zostawiam praktycznie nic. Nie lubię, po prostu nie lubię. Dużo rzeczy też zostaje, ale wolę większość zabrać, nie? Także lecimy do domku. I jesteśmy w domu, słuchajcie. Dzisiaj mamy drugi dzień na tym vlogu. Co? Słuchajcie, przyjechałem wczoraj, byłem gdzieś koło 2 w nocy w domu. Rozpakowałem się, zaniosłem wszystkie rzeczy do prania. No i dzisiaj zamierzam pomontować troszeczkę vlogi na YouTube'a, żeby było co oglądać i żeby wrzucić je tutaj w domu, a nie gdzieś tam na Europie, żeby, wiecie, marnować ten cenny transfer. Dobra, co jeszcze? Jutro muszę ogarnąć swoją łepetynę, bo po prostu wyglądam jak 2 wyjazdy. Nie byłem u fryzjera, bo to, a to była zamknięta, a to święta, a to coś tam. Wróciłem późno, później nie było kiedy. Ach. Ale teraz musimy to ogarnąć. Zapisałem się na jutro. Jutro też mam umówionego dentystę, więc będę musiał też coś tam poogarniać. No ale to wszystko w swoim czasie. Dzisiaj zaczynam bawić się w montaż filmów na YouTube. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie. No i co? Zaczynamy kolejny dzień, drugi dzień. Wczoraj montowałem dla was vlogi, bo no, był na to czas. Moja żona była w pracy, ja nie miałem bardzo zajęcia i tak. Że tak powiem, poogarniałem takie podstawowe sprawy, które miałem tam poogarniać i rozpakować się, przynosić pranie i co? No i ogarniamy się dzisiaj co? Sami siebie. Mam dzisiaj na 12 wizytę u dentysty. W sumie jest dzisiaj teraz już 9, ale jadę najpierw do fryzjera. Żona mówi, że w samochodzie się jej kończy przegląd, także też jadę zrobić
jej przegląd w samochodzie, badanie techniczne, o tak to może nazwijmy bardziej profesjonalnie. No i co? No i tak będzie wyglądał ten dzień. No dzisiaj spędzam z rodziną czas. Może się przejadę jeszcze do swoich rodziców, coś tam może jeszcze porobimy. Ale tak to nic ciekawego się raczej nie będzie działo. Teraz trzeba łepetynkę obciąć, na 12 do dentysty. Przeglądzik, to już mamy do południa, mamy czas zorganizowany praktycznie na sztywno. Wrócę jeszcze przed dentystą, zjem śniadanie, bo później po dentyście nie będę mógł coś tam jeść podobno jakiś czas. Także warto by było być najedzonym. A u mnie w okolicy tak, o, za oknem śniegu pełno, nawaliło, aj, nawet nie chcę myśleć, jak to się będzie roztapiać, ile to będzie błota. Jestem z powrotem. Jechałem wcześniej do tego fryzjera, ogarnąłem łepetynkę. Byłem na przeglądzie, słuchajcie, i mówię, będę to wszystko robił, to postaram się coś tam dla was ponagrywać. Ale oczywiście kamera, a bardziej bateria w kamerze, zrobiła goodbye. Rozładowała się. No i co, lecimy, słuchajcie, teraz do dentysty. Wcześniej, jak się za nim kapnąłem, że bateria się rozładowała, to oczywiście kamera się włączyła, a nie dała tego dźwięku wyłączenia kamery. Czy się zawiesiła, czy coś. I cały czas do was mówiłem. A mówiłem, że wyjazd prawdopodobnie jest w poniedziałek, także dzisiaj trzeba wszystko sobie poogarniać. Nie wiem, czy i zakupów nie będę musiał dzisiaj zrobić, bo dzisiaj jest sobota, to jest niedziela. Prawdopodobnie to wszystkie są sklepy zamknięte. Ja nawet nie wiem teraz, czy kiedy są te niedziele otwarte i zamknięte. Za tym nie podążałem. Jak człowiek żyje na Europie, to nie zwraca uwagi na to, kiedy te niedziele są handlowe, kiedy nie handlowe, czy teraz w ogóle są jakieś handlowe, bo to chyba do któregoś roku mieli wszystkie te sklepy pozamykać w niedzielę. Nie wiem, jak to jest. Nie mam pojęcia. No ale będę dzwonił do spedytora, żeby się dowiedzieć, co i jak, czy wyjeżdżamy w poniedziałek, czy nie. Zobaczymy. Miał być koniec z Anglią. Zobaczymy, czy będzie koniec z Anglią i w ogóle. Liczę trochę, że tak, że trochę na razie będzie spokoju, że tak powiem, z tym całym bałaganem tam. Sami widzieliście i widzicie teraz nawet w postach na stronach transportu związanym z tym, no jakieś tam 40 ton czy coś takiego. Cały czas wstawiają posty właśnie, znaczy cały czas, no co jakiś czas wstawiają posty z tym, co się dzieje w Anglii. Jak wygląda parking w Ashford, jak wyglądają kolejki w Ashford, jaki tam jest bajzel. I tylko to świadczy o tym, że ktoś tutaj daje ciała. No ale cóż, no ja nie jestem w stanie na to nic poradzić. Jak będę musiał tam jeździć, to będę musiał się z nimi tam użerać. Liczę na to, że nie będę musiał się użerać. No zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Sorry, że was tak przerzucam, ale jadę samochodem ze skrzynią manualną. No i trzeba biegi zmieniać, nie? Wrzonki samochód. Mówię, trochę pojeżdżę samochodem maluteńkim. Wiecie, cały czas Mieczysław. A tu trzeba kurczaka trochę przepalić. Kurczak jest codziennie ujeżdżany, żona codziennie do pracy dojeżdża, także non stop w obiegu. No ale nic, no wyjazd, co do wyjazdu, to będę was jeszcze informował. Teraz jadę właśnie ogarnąć sobie dentystę. Zobaczcie sobie, jak wygląda miasto. Nic nie odśnieżone, może trochę posypalne, ale to tak wiecie. Niezbyt to dobrze wygląda, ale to wiecie.
Dobra, słuchajcie, ja dojeżdżam do dentysty. Pewnie nie będziemy się od razu widzieć po dentyście, bo będę spuchnięty od znieczulenia i w ogóle, jak zwykle. I odezwę się do Was jakoś tam, jak się trochę ogarnę. Dzisiaj wracam do domu po dentyście i coś tam będę może działał sobie po prostu z montażem filmów. A jak nie, to będę spędzał czas z rodziną. Widzimy się później. Jestem w domku, wróciłem po dentyście, nie było źle. Żonka ogląda filmy na dole, a ja przyszedłem sobie na górę pomontować troszeczkę dla Was filmy, żebyście mieli co oglądać, kiedy ja będę w następnej trasie. Siemanko mordeczki, drugiego dnia. Znaczy w sumie dzisiaj jest niedziela, jestem trzeci dzień w domu. I co, jutro jest wyjazd. Jutro jest wyjazd. Walizeczki są już przygotowane. W nie się będę pakował, jak zwykle zresztą. Nie zrobiłem wczoraj zakupów. Dzisiaj jest niedziela, zamknięte jest wszystko. Więc będę musiał zrobić sobie zakupy albo jutro rano, bo mam wyjazd, mam być w Strykowie chyba o 13. Także jest co robić. Albo zrobię sobie rano te zakupy, albo gdzieś na granicy, w tych marketach, które są gdzieś tam przy granicy, po prostu zrobię zakupy, to co będę potrzebował, a resztę to może w trasie się uda zrobić gdziekolwiek indziej. Zobaczymy, jak to będzie. Co, dzisiaj kończę z vlogami wszystkimi, które dla Was nagrałem w tamtej trasie. Porobię sobie jeszcze miniatury, bo miniatur na tym też się pracuje. Jak widzicie, każda moja miniatura na kanale jest inna. Jest coś tam na niej zrobione. Może nie jest to jakiś tam profesjonalizm, ale jest po prostu zrobione, tak? Nie jest to cały czas jedno i to samo, a jest to całkiem co innego i nie wiem, no jakoś mam taki styl tego tworzenia i tak to będę robił, nie? Wiem, że w niektórych przypadkach jest tak, że lepiej jest mieć jedną miniaturę i po prostu zmienić tam jakiś tytuł, ale ja jakoś tak podchodzę do tego, że wolę tak robić. No i tyle. Miniatury to wszystkie sobie po okablowania zaraz popakuję, żeby tego jak najmniej mieć na wieczór, no bo dzisiaj jest dzień pakowania tak naprawdę. Spakuję swoje ciuchy, spakuję swoje rzeczy, żeby jutro tylko wrzucić je do samochodu, jak będę, wiecie, się pakował. No i co? I będę ruszał pewnie jutro w trasę. Nie wiem, o której. Zobaczę jeszcze, o której tam być na bazie. Zobaczę, czy coś będę musiał poogarniać. Na pewno muszę sobie dolewać płynu stąd do spryskiwaczy w samochodzie, więc trzeba być trochę wcześniej, żeby sobie to poogarniać. No i wiecie, samo to wpakowanie. Lepiej jest, jak jesteście wcześniej na bazie i możecie sobie popakować te rzeczy w ten sposób, że na spokojnie. Nosicie coś, pakujecie, tu układacie, a nie, że jak ja zawsze na ostatnią chwilę wrzucam wszystko do samochodu i dopiero gdzieś tam na załadunkach, na czymś tam, wiecie, kombinuję, żeby to porobić. Chłodnia jest umyta, szef pojechał na myjnię, umył tą chłodnię, także jest zrobione. Co jeszcze jest zrobione? Co jest jeszcze zrobione? No chyba nic więcej, tak szczerze powiedziawszy, pytał się, czy chce, żeby mi umyć samochód, ale sobie umyję na granicy, przypilnuję tą chłopaków, żeby dobrze pomyli. Zależy mi na tym, żeby dobrze myć zestaw, ze względu na to, że o wiele lepiej wychodzi na zdjęciach. A sami wiecie, że dużo fotografuję samochodu, znaczy ciężarówki swojej, ze względu na to, że ona jest po prostu na miniaturach i wolę, że jest, żeby ona po prostu była czysta i jakoś tam wyglądała, nie? Tak samo szyba. Nagrywanie czegoś za oknem po prostu lepiej wygląda, jak jest szyba umyta, niż jest po prostu bajzel, nie? Na szybie. Teraz jest taka pora roku, że rzeczywiście bardzo często trzeba by było wychodzić i czyścić tą szybę, bo te błoto pośniegowe i w ogóle zostawia się na szybach i wygląda naprawdę źle. No ale na to już nie mam wpływu. Staram się robić co mogę, a wychodzi jak wychodzi. Znowu w lato znowu jest mnóstwo tych robaków, które się rozbijają na szybie i to też nie wygląda zbyt dobrze, nie? Słuchajcie, mamy wieczór, już jest dosyć późno, ja się pakuję, słuchajcie, w walizki. No i rano lecę w trasę na bazę i później z bazy w trasę do Strykowa ładuję, a co, gdzie i po co i dokąd, to dowiecie się w kolejnym vlogu, bo tego już kończę i widzimy się w następnym. Na razie, cześć!